Wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie w naszym porannym programie. Witajcie w Polsce.pl, w porannym programie telewizji w Polsce.pl. I teraz, drodzy Państwo, między innymi o pomniku katyńskim w Stanach Zjednoczonych, ale też o ustawie 447, bowiem w nocy Donald Trump właśnie tę ustawę podpisał. No i o konsekwencjach tej decyzji porozmawiam z moim Państwa gościem, którym jest Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, Pani Poseł. Witam Państwa, witam Pana. Redaktora. Zaczynamy od pomnika katyńskiego w Stanach Zjednoczonych, w Jersey City. Decyzją burmistrza miał ten pomnik zostać przeniesiony. Dzisiaj wiemy z informacji właśnie z wczoraj, że pomnik jest bezpieczny do 29 maja, bowiem decyzją właśnie Sądu Federalnego w Stanach Zjednoczonych ma pozostać na swoim miejscu i ma nie być w ogóle przez nikogo ruszany. Mamy zatem czas do działania, mamy czas, aby walczyć o ten pomnik. Wielu komentatorów, w zasadzie większość, właśnie wskazuje na to, że powinien on zostać właśnie w tym miejscu, w którym jest, a burmistrzowi Jersey City zarzuca się przede wszystkim to, że to nie do końca chodzi o pomnik katyński, tylko gdzieś właśnie ta sprawa ma zupełnie inne początki i inne motywacje. Panie redaktorze, ode mnie nie może pan wymagać naiwności, ponieważ ja jestem politykiem i to nie od dzisiaj. Poza tym zajmowałam się sprawami polsko-niemieckimi właśnie w kontekście ich historycznych, i roszczeń, i współpracy z Polonią, więc te tematy mi są bliskie. I orientuję się, kto jest nieobeznany w historii i w mandrach politycznych, a kto jest rzeczywiście naiwny i patrzy z boku jako obywatel, który się nie interesuje polityką. Pan burmistrz nie jest osobą, która nie wie, jak zabiegać o głosy, która nie wie, jak prowadzi się politykę i która nie wie, jak zdobywać pieniądze na kampanię i na inwestycje w Jersey City. Bowiem też był taki moment, że wiedział, kiedy przyjść do Polonii, gdy potrzebował głosów. Niemniej jednak w całym kontekście jakby polityki historycznej i zmiany rządu w Polsce, który nie każdemu odpowiada, bowiem my mamy pewien kręgosłup moralny i kręgosłup polityki historycznej, ale też budowy gospodarki silnej, a jak jesteśmy silni w środku, to i na zewnątrz. Tutaj pojawiły się problemy, ponieważ właśnie ten brak reakcji, o którym ja przynajmniej jako prezes Powiernictwa Polskiego w 2004 roku, a to już jest 14 lat, mówiłam, że to jest tykająca bomba właśnie, jeżeli chodzi o politykę historyczną i niereagowanie na różnego rodzaju sygnały przekłamań, relatywizacji, oskarżania nas o coś jako naród, Polskę. Nie robiono tego i tak się przyzwyczaili wszyscy. Dzisiaj, gdy rzeczywiście nastał mój rząd, a my jasno deklarujemy, co chcemy zrobić, jak widzimy naszą współpracę i istnienie w świecie, no niestety to ma takie skutki, że pan burmistrz sobie po prostu pozwolił i w sposób bezczelny zaatakował naszego marszałka Senatu. To jest w ogóle niewyobrażalne, bo ja rozumiem, można polemizować, ale nie w tak arogancki i bezczelny sposób atakować marszałka Senatu, który nie dał w ogóle powodów panu burmistrzowi, żeby go zaatakować, bowiem wystąpił w obronie pamięci historycznej, zwłaszcza tej Polonii, o którą pan burmistrz głosy zabiegał, która przeżyła traumę i tragedię II wojny światowej, katyńską tragedię i ten bestialski mord opisując, przekuwając to w pamięć w postaci pomnika, zbierając pieniążki i fundusze, mając akty pewne prawne, na podstawie których on został tam umieszczony. Jest to przestroga i oddawanie hołdu czci tym, którzy to przeżyli, przestroga na przyszłość, żeby to się dla całego świata nie zdarzyło. Przecież do Stanów Zjednoczonych tak wiele pokoleń i ludzi właśnie pojechało i za chlebem, i budowało to państwo, i dalej tworzy jego wielkość, ale też dba o pamięć historyczną. I powiem panu, że oczywiście Polonia reaguje, ale Polonia nie wyręczy też państwa polskiego. Polonia ma prawo, jest bardzo sprawna, za co jej trzeba dziękować, bo wyręczała wielokrotnie państwo polskie w poprzednich latach. Dzisiaj rzeczywiście przedstawiciele poprzez prawników w Sądzie Federalnym uzyskali przedłużenie, jakby odlegli tą decyzję do 29 maja, ale to nie jest koniec. Ja mam nadzieję, że to poparcie radnych Jersey City, Polonii, no wszystkich rozsądnych parlamentarzystów, tak, w Stanach Zjednoczonych, ono odniesie skutek i pójdzie po rozum do głowy, delikatnie mówiąc, i no honorowo zachowa się pan burmistrz, a nie tak obcesowo z przenoszeniem pomnika i depcząc
naszą pamięć historyczną, bo ja nie wierzę w żadne powroty pomników i tym bardziej, że jeżeli to jest to park, to tym bardziej powinien pozostać. Więc ja jestem politykiem, wydaje mi się, że tu chodzi właśnie o jątrzenie, ponieważ nazywanie marszałka antysemitą, nacjonalistą, to są w ogóle niedopuszczalne epitety, do których, jak powiedziałam, powodu marszałek nie dał, a to wkomponowuje się w pewien kontekst, który jest, uważam, niesprawiedliwy i... A jaki w ogóle to jest kontekst, pani poseł? No właśnie, mówię o tym antysemityzmie w stosunku do pana marszałka. No właśnie, ale czy ta wypowiedź burmistrza Jersey City nie pokazała takich właśnie realnych powodów wyciągnięcia tej sprawy? Ale to właśnie dlatego mówię, że to jest polityka, tak? To jest pełna świadomość, świadome wciąganie nas w jakiś konflikt polityczny, którego my nie chcemy. Nie było nic na to naszym zamiarem. My chcemy tylko uczciwie mówić o prawdzie historycznej, o tym, jak Polacy ratowali Żydów, o tym, jak polityka historyczna wyglądała, a to, że pozwalano na przekłamywania, na to, że w niektórych państwach ta wiedza historyczna jest niekompletna, no to, panie redaktorze, ja zawsze mówię, że my mamy wiele dziesiątków lat za później, nadszedł czas, żeby to naprawić po prostu. Nadszedł czas, żeby to naprawić, ale nadszedł czas również, aby uregulować kwestie związane z reprywatyzacją, bo te też wiążą się właśnie z tym wszystkim, o czym mówimy. No i to, co zapowiadałem naszym widzom, czyli ustawa 447 podpisana przez Donalda Trumpa, ustawa, która jest swego rodzaju symbolem, nie ma jakiejś mocy prawnej w stosunku do poszczególnych państw, ale z drugiej strony ten symbol został przyjęty po coś i być może jest dopiero pierwszym krokiem właśnie w uzyskiwaniu tego mienia. Ale to, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak się mówi, przynajmniej jest takie powiedzenie. Ja też pamiętam pikiety przed ambasadą w Izraelu i tam pani nie mówiła o prawdzie historycznej, tylko pokazywała kamienicę, którą chce odzyskać na przykład, albo nie ona, tylko na przykład no, diaspora czy społeczność żydowska zamieszkująca Rzeczpospolitą. No, my zgadzamy się z jednym, że jeżeli są spadkobiercy, to my oczywiście rozmawiamy i należy spadkobiercom zwrócić, ale jeżeli ich nie ma, no to no to jest trochę inny wymiar. Natomiast ja powiem tak, jeżeli chodzi o tą ustawę, którą pan Donald Trump w nocy podpisał, to ja bym podjęła jednoznaczną uchwałę jako parlament i będę namawiać do tego moje koleżanki i kolegów, żeby po prostu podjąć uchwałę, że wszelkie roszczenia od razu przekierunkowujemy na Zachód. Ponieważ Republika Federalna Niemiec, Niemcy, które na nas napadły, nie wypłaciły nam odszkodowań, a my możemy im wystawić taki rachunek, idąc tropem i śladem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który raport w Warszawie sporządził, bowiem straty ludzkie są nie do wycenienia, dowody na te zbrodnie są, a jeżeli chodzi o straty materialne, to możemy wystawić taki rachunek, że się im po prostu wszystkiego odechce. A ten rachunek, myślę, że i tak byłby niższy niż te rzeczywiste straty materialne, które ponieśliśmy. Ale właśnie, pani poseł, to trzeba zrobić. Dlaczego tyle lat musimy na to czekać też, żeby w ogóle ta debata wróciła do rozmów między politykami, między komentatorami? Dlatego, że rządy nie chciały tego. No jakie, za PRL-u chciałby pan rozmawiać, jak my byliśmy wasalami? Ale gdzie? Z dzisiejszą Platformą Obywatelską, a wtedy Unią Wolności, Unią Demokratyczną, która absolutnie nie chciała podejmować tego typu tematów. Podpisywane były traktaty o współpracy i przyjaźni, dziurawe, nieodzwierciedlające rzeczywistości, nie zawierające kwestii właśnie roszczeń, zwrotu mienia i tak dalej, odszkodowań. A z czego no to wynikało, pan zdaniem chciał, pani poseł? Czy to było strach przed ruszaniem takich spraw, pana, no, czy być może chęć takiej zawarcia przyjaźni bez pamiętania o tym, co się działo w przeszłości? Nie wiem, każdy odpowiada za siebie. Ja nie boję się mówić o tym, co się nam należy, o tym, że jesteśmy dumnym narodem, że musimy korzystać z Unii Europejskiej tak jak inne kraje, że mamy swoje prawa, tak? Nie mam żadnych kompleksów, bo ja nie widzę przyczyn do ich posiadania, ale są tacy, którzy najpierw wisieli u klamki sowieckiej, potem u niemieckiej, teraz brukselskiej, donoszą na swój kraj, piszą rezolucje przeciwko własnemu krajowi, przyklaskują, za co nie mają odpowiedzialności, głosują za rezolucjami przeciwko Polsce, żeby była ukarana, odebrana, żeby nam były fundusze, więc to są postawy, które przeszkadzały w podjęciu tematu. Jeżeli ktoś tego nie chce, tylko pozoruje ruchy, pozoruje działania, to wtedy ten czas gra na naszą niekorzyść, dlatego że pan ciągle musi zaczynać od początku. Moje stowarzyszenie, jako Powiernictwo Polskie,
grupa osób, no ona nie mogła wyręczyć, jak powiadam, żadne NGOsy czy stowarzyszenia takie tutaj patriotyczne wyręczyć państwa. Jeżeli musi, to jest decyzja polityczna. Mało tego, pan się zderza wtedy z bardzo dużym mechanizmem prawnym, musi pan być bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli pan ma zaniedbania 30 lat, to proszę mi powiedzieć, no to tak jakby pan się nie uczył do matury przez 4 i przez 3 dni chciał to wszystko zrobić. No to jest niemożliwe, ponieważ w międzyczasie, jak pan śledził, a ja reagowałam, oddawano oryginały dokumentów do Niemiec, tak? Albo gdzieś tam w obce ręce. Coś niszczono, jakieś śledztwa umarzano, pozbywaliśmy się oryginałów, sprzedawaliśmy jakieś tam rzeczywiście dokumenty, na podstawie których historycy, dziennikarze mogliby pracować. Proszę pana, to są ekspertyzy, które chowano do szuflad, tak? Osoby, które rzeczywiście miały wiedzę, już często też odeszły, odchodzą, bo z racji wieku nie wykorzystaliśmy ich potencjału. To są bardzo skomplikowane sprawy międzynarodowe, ale do tego się trzeba przygotować. Jeżeli tego nie robiono na przestrzeni lat, my z zadyszką staramy się to nadrobić. Dlaczego? Bo te osoby już też odchodzą, ci świadkowie, tak? O których też nie zadbano. Najpierw pozwolono, żeby ci przestępcy, którzy wyroki śmierci wydawali, umarli albo osądzali, już chodzi o PRL-owską wymiar sprawiedliwości, już nie mówię o Niemcach, którzy też mogli zeznawać, a zmarli, i też IPN nie mógł pewnych śledztw przeprowadzić przy ich obecności, to można wszystko było zrobić. Ale niestety my jesteśmy państwem, które ucierpiał i w czasie wojny pierwszej, drugiej i PRL-u, i nie wiem, czy ktokolwiek w Europie Zachodniej jest w stanie nas zrozumieć, oprócz właśnie tej ściany wschodniej, która również była często pod butem sowieckim. Więc to są też takie mentalne problemy, ale to też się dzisiaj, jak widać, przekłada na pewne interesy, prawda, polityczne. Bo jeżeli premier urzędujący wyjeżdża do Brukseli, zostawia swoje państwo, a obejmuje, przepraszam, stołek w Unii Europejskiej i mówi, wy się teraz martwcie, wybierzcie sobie nowego premiera, po czym mówi, podwyższa wiek emerytalny, a on za chwilę będzie miał, już nie powiem jaką emeryturę, 80, tak piszą media, iluś tysięcy złotych, to proszę pana, to pan ma odpowiedź. To są postawy, które pomagają nam w tym, żeby Polska uzyskała odszkodowania, albo żeby miała rzeczywiście wyprostowana, szła dumna Polska i Polak, i mógł jako partner rozmawiać. Nie, wszyscy się przyzwyczaili przez tyle lat, że no przepraszam, jak to się mówi, wojsku karczycho do przeglądu, tak? Taki... I głowę w dół. Dlaczego? No i się przyzwyczaili. Teraz nagle myśmy się podnieśli, odezwali, rozmawiamy, stawiamy jakieś warunki, bo możemy, chcemy być partnerami. O może Prawo i Sprawiedliwość, to nie, to nam nie odpowiada, tak? I dlatego taki larum się problem podniósł. Z praworządnością. Kiedyś widziałem w internecie taki mem, pani na lekcji geografii prosi ucznia, by podszedł do mapy i mówi mu, aby pokazał, gdzie leży Polska, na co uczeń odpowiedział, że Polska nie leży, tylko stoi dumnie wyprostowana. I to by było chyba najlepsze zdanie właśnie do zakończenia tego tematu historycznego. Prawda historyczna, pamięć historyczna jest bardzo ważna, ale właśnie o tym, co się nam należy, i o tym też, co tu i teraz dbać powinniśmy, a to wszystko mówię w kontekście wyłudzeń podatku VAT, bo to kolejna sprawa, która od pewnego czasu jest na piedestale właśnie tych naszych spraw krajowych. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego bardzo walczy z wyłudzeniami podatku VAT. Sam premier Mateusz Morawiecki jeszcze wtedy, kiedy był ministrem, również się tymi sprawami zajmował, i jak słyszymy, mamy informacje dotyczące tego, że tymi sprawami się teraz zajmie Komisja Ustawodawcza, wnioskiem mianowicie klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15, o powołaniu komisji śledczej do spraw VAT. Też w kontekście wyłudzeń podatku VAT mamy zatrzymanie pana mecenasa profesora Królikowskiego. Wczoraj te informacje się pojawiły. Jak pani poseł ocenia samo zatrzymanie pana mecenasa, bo tutaj też różne komentarze się pojawiają. Jedni mówią, że to jest uderzenie w prezydenta Andrzeja Dudę, drudzy mówią, że trzeba zaczekać też na informacje, które przedstawi prokuratura. Pan bardzo obszernie przedstawił problem. Rzeczywiście są różne komentarze, śmieszne i mniej śmieszne, bo pan Brejza tutaj już długo musiał myśleć, żeby wymyśleć ten konflikt prezydenta z ministrem Ziobro. Sam by się zainteresował wypłatami, jeżeli tak lubi liczyć koszty swojego ojca jako burmistrza, swoim pracownikom, bo to też jest ciekawy temat.
jak tak belki nie widzi we własnym oku. Natomiast komisja jest bardzo potrzebna, ponieważ wyłudzenia i ta luka VAT-owska, która pojawiła się w budżecie, to nie jest tylko luka VAT-owska, to jest akcyza, to są wiele innych, jest wiele innych podatków, które gdybyśmy w takim tempie zbierali jak w 2005 roku rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to byśmy 5-7, to byśmy rzeczywiście mieli 200 co najmniej miliardów do przodu. I gdy pomyślę sobie o skali przez te lata uciekających pieniędzy, no to aż skóra cierpnie, bo nam rzeczywiście tych środków, żeby ten rozwój gospodarczy poprawić i deficyt potrzebne jest. Bardzo dobrze, że powstaje komisja, dlatego że my, ja rozumiem, że my nie jakby każdej jakby indywidualnej sprawy nie będziemy mogli rozstrzygnąć, ale jakby ten proces, kto podejmował decyzję, tak, a dlaczego nie podjął, mechanizm, przekładanie się decyzji politycznych w postaci długopisanego projektu, przez którego czas można było, prawda, tę lukę VAT-owską mafie mogły osiągnąć, to paliwowe, czy tam przy elektronice, prawda, i tak przeskakiwanie z tematu na temat, niesłuchanie służb celnych, które alarmowały, czyli same jakby społeczeństwo mówiło, że coś jest nie tak, natomiast jakby tych decyzji politycznych uszczelniających nie było, w związku z tym komisja jest bardzo potrzebna, bo należy obnażać tego, przepraszam, typu mechanizmy. A czy pan minister i pan profesor pełnił taką czy inną funkcję, to w ogóle nie ma znaczenia, dlatego że tu wszyscy są, jak pan zauważył, równi wobec prawa i odpowiedzialność jest jedna. Ja nie chcę tu ferować wyroków, bo prokuratura jest od tego, jak powiedziała, przedstawi te zarzuty, natomiast tutaj nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o wyłudzanie państwowych pieniędzy, bowiem to są pieniądze nas wszystkich, a potem mamy dylemat, prawda, jak mówię, z deficytem albo ze znajdowaniem środków na potrzebujące grupy społeczne czy przedsięwzięcia gospodarcze. Nawet jeżeli my nadrobiliśmy to 20-30 miliardami, to dalej mamy w plecy w związku z deficytem 20 czy 30, ale my to nadrabiamy poprzez sprawność służb też skarbowych i tego systemu analitycznego, więc komisja bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że uda się właśnie obnażyć ten mechanizm, osoby, które podejmowały takie, a nie inne decyzje, albo ich nie podejmowały, bo to ograbiło nas z prawie 300 miliardów złotych. I tu musimy postawić kropkę. Moim państwa gościem poseł Prawa i Sprawiedliwości Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Pani poseł, dziękuję, życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do pozostania z nami.